Hejka, to jest ostatnia część mojej wycieczki, czyli Kijów. W Kijowie nie nagrywałem filmików, ponieważ nie chciałem, żeby mi telefon się wyczerpał, bo w Kijowie jednak odległości są większe, bo to jest większe miasto i nie chciałem chodzić za dużo jakoś bardzo na piechotę, czy jeździć gdzieś bardzo daleko. A te filmiki niestety dużo wykorzystywały baterii. A potem się okazało, że same zdjęcia też dużo wykorzystują baterii. Koniec końców mamy zdjęcia, które po prostu obejrzymy i wam opowiem, co tam przeżyłem, co widziałem. Pierwsze miejsce to jest stadion opuszczony. Opuszczony w sensie kibicowskim, bo tutaj mamy bardzo stare trybuny. I tutaj myślę, że to kiedyś był fajny oficjalny stadion może. Teraz to już nie jest fajny oficjalny stadion. Potem mamy jakieś budynki. W ogóle dużo jest zdjęć budynków, bo to mnie przede wszystkim interesuje. Zresztą budynki też mówią o tym, czy miasto jest ładne. Tak po prostu. To jest uniwersytet. I ten uniwersytet ma bardzo charakterystyczny budynek, jak możecie zobaczyć. Takiego koloru czerwono-różowego. Bardzo ciekawe, bardzo fajnie to wygląda, aczkolwiek też wiem, że to jest kontrowersyjne. Tutaj piękny kościół przy takiej dużej ulicy. W ogóle w Kijowie jest dużo dużych ulic i Kijów sprawia wrażenie takiego właśnie wielkiego miasta. Dla mnie Kijów był połączeniem Warszawy i Genui. Warszawy, ponieważ to są i Kijów, i Warszawa stolice, więc one są zbudowane podobnie w pewnym sensie. W sensie takim, że jest dużo dużych ulic, a tak Genua to jest miasto bardzo skomplikowane, wydaje się dosyć niezorganizowane. Tam też jest, tak jak w Kijowie, duży ruch uliczny. I Genua, tak jak Kijów, są również dostosowane do tego, jak tam płynie woda. Genua jest nad morzem, natomiast Kijów jest nad Dnieprem, który jest bardzo szeroki w Kijowie i zajmuje bardzo dużo miejsca. Dlatego jest też bardzo dużo mostów. No i to jest duże miasto, więc jest też dużo jakichś wiaduktów, że samochodem się przejeżdża nad albo pod jednym, drugim. Dużo takich skomplikowanych skrzyżowań. I tutaj mamy właśnie taką dużą ulicę. I przy niej taki piękny kościół ze złotymi dachami, złotymi krzyżami. Co już widzieliśmy wcześniej we Lwowie, w Winnicy, bo to jest charakterystyczne bardzo dla Ukrainy. Kolejne zdjęcie tego. I tutaj widzimy od przodu jeszcze ten kościół, bardzo ładny. Pewne budynki. Ale zobaczcie, jak tutaj dobrze jest wpasowany nowy budynek koło starej kamienicy. Jest on wpasowany bardzo dobrze, według mnie. Ciężko zrobić to lepiej, według mnie, bo on niesamowicie dobrze pasuje tutaj. To jest typowe i dla Ukrainy, i dla Polski. Mamy na tym samym obrazku ładny, stary budynek, w tym przypadku jest to opera, oraz kloc z lat 80. No również jest to często spotykany widok w Polsce. Ta opera może nie szczególnie jakaś piękna, ta lwowska 100 razy ładniejsza, no ale jednak jest to opera, obok stoi blok z PRL-u, czy tam z ZSRR-u. Okazuje się, że jest też polski bank na Ukrainie. To jest ta opera. Nie wiem, czy szczególnie mi się jakoś podoba. Tak se, może być, jest okej. Okay. A to teraz tak widząc samochody, chciałem powiedzieć, że w Kijowie widać wyższy poziom życia przez samochody, ponieważ we Lwowie jest bardzo dużo starych samochodów i to takich bardzo starych. Natomiast w Kijowie jest ich o wiele mniej, więc standard życia jest prawdopodobnie wyższy. I Kijów też jest zakorkowany niesamowicie. Boże, jaka to jest tragedia. Tam ludzie, nie wiem, może nie chcą, nie potrzebują, nie lubią, ale nie korzystają w wystarczającym stopniu z komunikacji miejskiej. I miasto jest zakorkowane na maksa. Widziałem dużo korków o różnej długości. Tutaj mamy fajne WC. To jest WC zrobione w takiej tubie, w takiej kolumnie, którą często widzimy w Polsce, na których nakleja się reklamy. A tutaj ta tuba ma w środku toaletę. I płaci się 5 hrywien, jeśli dobrze pamiętam, czyli około 70 groszy.
i możesz sobie zrobić, co tam chcesz w tej toalecie. Tutaj mamy taki plac zupełnie pusty przy kościele, którego nie widać, bo jest za moimi plecami na tym zdjęciu. Zaskakujące dla mnie było to, że taki wielki plac pusty, no ale jest. Z tego placu widać też wspaniały kościół. Znowu piękny widok, jak z bajki, ale to jeszcze nie jest najbardziej z bajki widok, jeszcze będą bardziej z bajki. No i to jest ten kościół, koło którego właśnie stoi ten pusty plac. Również bardzo ładny. Po lewej widzimy bramę do tego kościoła i to jest ta brama w całej okazałości. Bardzo ładny mural, jeden z wielu murali. We Lwowie również widzieliśmy murale. Bardzo mi się podoba ten mural swoją drogą. No i to jest tutaj widok po prostu jak z bajki Disneya. Kościół, który wygląda jak pałac ponad drzewami. Te widoki często są ładne dzięki temu, że Kijów jest górzysty. I ciekawe jest to, że i Kijów, i Lwów, i Winnica, wszystkie te trzy miasta, w których byłem, są bardzo górzyste. Cały czas idziesz w górę, w dół, musisz podejść, zejść. Ukraina, nie wiem, czy cała taka jest, czy to przypadek, że te trzy miasta takie górzyste. Ale było to ciekawe, ale też męczące, jak się chodzi na piechotę. Na szczęście w wielu miejscach są schody, które ułatwiają trochę wchodzenie i schodzenie. To jest ten właśnie kościół, który wystawał z ponad drzew. Bardzo mi się podoba. Tu jeszcze inny kościół. W ogóle to zdjęcie uważam, że mi się bardzo udało. Przypadkiem zupełnie. Tutaj widzimy kolejkę linową, która prowadzi do tego kościoła, który przed chwilą widzieliśmy. Taka kolejka to jest jak środek transportu, czyli kupujemy na nią bilet za 7 hrywien i się jedzie. Akurat jak ja byłem w Kijowie, to ona była nieczynna, ale istnieje i ona oczywiście ułatwia wejście do tego kościoła, bo inaczej trzeba iść schodami albo pod górkę ulicą. To jest chyba ten sam kościół, tylko z dołu widziany. I tutaj widać tę górzystość. Budynki. To jest muzeum jednej ulicy, na której są eksponaty zebrane z właśnie jednej ulicy. Mówią, że to jest jedyne muzeum na świecie, które opisuje historię tylko jednej ulicy. I są tutaj rzeczy z mieszkań przede wszystkim, ludzi. Ubrania, jak widzieliśmy przed chwilą, fortepian i inne wyposażenia, które tutaj zaraz zobaczymy. Ruletka. To jest śmieszne, takie ubrane manekiny, które są tak naprawdę w ścianie. Interesujące. Sukienki, jakieś garnki, dzbanki, podręcznik do arabskiego. Maszyna do pisania, nuty. To jest chyba, nie wiem, coś o tramwajach. Ogromny gramofon. Aparat. Jakiś ciekawy zegar, żyrandol. Znowu instrument z nutami. Tu już wyszliśmy. Tutaj taki fajny placyk, gdzie mamy karuzelę. Młyn, diabelski młyn. I ładny kościół. To ciekawe, tego w ogóle nie było na stronach, które patrzyłem, które miały mi podpowiedzieć, co jest do zobaczenia w Kijowie. Przypadkiem tutaj trafiłem, właściwie po drodze, do Muzeum Czarnobylskiego. I na tym samym placu taka kawiarnia w autobusie londyńskim. Kolejny mural, który znowu podoba mi się. Tutaj mamy Michaiła Bułgakowa, tak się chyba mówi to po polsku. Mural. Tutaj jesteśmy już w Muzeum Czarnobylskim, które było zamknięte przez koronawirusa, więc co Czarnobyl sam napsocił, to teraz niestety musi ponieść tego konsekwencje i sam musi się zamknąć przez to, że ktoś inny napsocił. No, pod tym muzeum mamy czołg, autobus, jakieś samochody. Tylko tyle udało mi się zobaczyć, bo do środka nie mogłem wejść. Tu mamy tramwaj, też mi się całkiem udało to zdjęcie, fajnie wygląda tramwajek. W Kijowie ogólnie pojazdy transportu publicznego są nowe, ale są też stare tramwaje, jak widać. Zapowiadają też w środku
przystanki i nawet po angielsku. Co ciekawe, w tym Kijowie te zapowiedzi przystanków po angielsku, one są wymawiane przez native speakera angielskiego i on wymawia te ukraińskie nazwy z tym amerykańskim akcentem. Śmiesznie się tego słucha. Aczkolwiek on nie kaleczy tego jakoś szczególnie, tylko po prostu jest to zabawne samo z siebie. Tutaj zdjęcie dla Muszli i jego brata, specjalnie zrobione. Bar Muszla albo restauracja Muszla. To fajne. Kawiarnia w tramwaju. Aha, i ta kawiarnia w tym tramwaju jest w takim parku. I w tym parku są też takie właśnie krzesło, leżako, ławki. Fajne. Śmieszne. Tutaj zaszedłem do takiej restauracji, która opisywała się jako restauracja krymsko-tatarska i w niej były takie fajne krany i łazienka w ogóle fajna. Tutaj mamy stadion olimpijski w Kijowie, który jest też stadionem Dynama Kijów. I ten stadion leży w takim miejscu, gdzie jest dużo wieżowców, które są hotelami, ale myślę, że też są biurami. To jest niesamowite. Te budynki, ten po lewej w szczególności, on stoi na kamienicy, czyli na dole mamy starą kamienicę, a na górze dobudowano wiele pięter hotelu. I według mnie to jest bardzo dobrze dopasowane. To jest według mnie po prostu majstersztyk, co zostało tutaj zrobione. O, tutaj mamy lepsze zdjęcie z bliska. Na dole kamienica, dawno wybudowany budynek i na nim hotel, który się bardzo dobrze według mnie wpasowuje w tę kamienicę. Super zrobione. I tak jak wcześniej widzieliśmy inny budynek pomiędzy dwiema kamienicami, tutaj mamy na innej kamienicy. Uważam, że w Kijowie jest to niesamowicie dobrze zrobione. Widocznie dobrych architektów od tego zatrudniają. Tutaj mamy kościół, chyba świętego Mikołaja, który był zamknięty niestety, ale fajnie się prezentuje z zewnątrz. Tutaj taka znowu ciekawa konstrukcja na dachu. Tutaj pewien budynek. To jest szkoła. Bardzo ładna szkoła. Znowu jakiś budynek. Tutaj jesteśmy niedaleko Placu Niepodległości. A tu jesteśmy na Placu Niepodległości. Wydawało mi się, zanim dotarłem do niego, że to będzie plac typu główny plac miasta, gdzie jest dużo rzeczy, dużo ludzi. Ludzi nie było w ogóle. Rzeczy, w sensie restauracji na przykład, nie było prawie wcale. Więc trochę nie wiem, gdzie jest taki główny plac Kijowa. Chyba po prostu go nie ma. Wszystko, co ma być, jest na ulicach. Ale muszę powiedzieć, że Kijów nie jest turystycznym miastem. Takie miałem wrażenie, że jeżeli restauracje są, to są to restauracje pod pracowników biur, którzy chodzą tam na lunch, bo te restauracje były w takich miejscach, gdzie były biurowce. To po pierwsze, a po drugie często można było przeczytać o ofertach lunchu biznesowego. Co więcej, tam gdzie byłem, jako miejsce turystyczne, było bardzo mało ludzi. Pomiędzy miejscami turystycznymi musiałem oczywiście przejść drogą. Te drogi były puste. Przy drogach nie było żadnej infrastruktury dla turystów, nie było restauracji, nie było czegokolwiek. Często nie było nawet chodnika. To jest dziwne, dlatego że ja nie chodziłem żadnymi wyjątkowymi ścieżkami. Ja po prostu szedłem od jednej atrakcji do drugiej. Dlatego dziwne. Kolejny plac. Kolejne budynki. Tutaj ciekawą rzecz sprzedają. Włoskie burgery, bo oczywiście Włochy słyną z burgerów, co nie?